program zaprasza sponsor Alab Laboratoria. Ogólnopolska sieć laboratoriów i punktów diagnostycznych. www.alablaboratoria.pl. Dziś ze mną w studiu Radia Kolor pan Łukasz Fraszka z Alab Laboratoria. Dzisiaj chciałabym kontynuować temat badań prenatalnych. Dzień dobry przede wszystkim, panie Łukaszu. Dzień dobry. Panie Łukaszu, dużo nowości pojawia się właśnie w temacie badań prenatalnych. Jedną z takich nowości są na przykład badania Harmon. No i dzisiaj chciałabym trochę przybliżyć ten temat naszym słuchaczom. Co to są dokładnie za badania? Zgadza się. Od niedawna dysponujemy zupełnie nowym testem badającym geny dziecka, który można wykonać w Alab Laboratoria, a jest nim test prenatalny Harmon. Jest to bezpieczny test wykonywany z krwi matki, w którym ocenia się wolne DNA płodowe. Wykonanie takiego badania możliwe jest po 10 tygodniu ciąży. Czyli tak naprawdę jest to badanie krwi matki, tak? Na czym dokładnie ono polega? Badanie polega, tak jak pani słusznie wspomniała, na pobraniu krwi matki i poszukaniu w tej krwi obecności wolnego DNA płodowego, którego musi być odpowiednia ilość. I na tej podstawie określane jest ryzyko wystąpienia wad chromosomowych. To co w takim razie różni ten test od pozostałych, które są również dostępne na rynku? Największą zaletą tego testu jest bardzo wysoka dokładność, czyli czułość w wykrywaniu wad chromosomowych i czułość ta przekracza 99%. Czyli tak naprawdę już po 10 tygodniu ciąży jesteśmy w stanie określić, czy nasze dziecko będzie zdrowe, czy też nie, prawda? Możemy określić ryzyko, tak? Wystąpienia wad chromosomowych. No właśnie, bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że to jest ryzyko. Podsumowując nasze spotkanie, panie Łukaszu, co dają nam takie badania prenatalne? Jaki jest cel wykonywania ich? Przede wszystkim badania prenatalne dają informacje o ryzyku wystąpienia chorób oraz dają możliwość monitorowania zdrowia dziecka. Są to największe i najważniejsze powody, dla których warto rozważyć wykonanie badań prenatalnych. No właśnie, chodzi o monitorowanie zdrowia dziecka, bo okazuje się, że już w łonie mamy możemy zrobić coś, żeby zadbać o zdrowie i przyszłe życie naszego dziecka. Pan Łukasz Fraszka z Alab Laboratoria był dzisiaj naszym gościem. Panie Łukaszu, pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Na program zaprasza sponsor Alab Laboratoria. Ogólnopolska sieć laboratoriów i punktów diagnostycznych. www.alablaboratoria.pl.